Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na naszym ostatnim spotkaniu nagrywanym chciałabym Państwu opowiedzieć o plusach i minusach bycia sławnym artystą, to znaczy o tym, jakie korzyści i jaką cenę zapłacił Jerzy Nowosielski i jego sztuka za to, że stała się tak znana, tak popularna. No i jaki to miało wpływ na jego odbiór zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bo wydaje się, że Nowosielski wciąż jeszcze nie jest dostatecznie rozumiany i znany zarówno u nas, jak i na Zachodzie, czy w ogóle w świecie. I że wielka praca nad odkryciem całej głębokości tej sztuki jest jeszcze przed nami i do wykonania, i do przeżycia także przez nas samych. Zaczniemy prezentację. Dobrze. Jerzy Nowosielski zdążył za swojego życia przeżyć jakby poczucie takiego spełnienia i sukcesu w pewnym sensie, to znaczy był nagradzany, był odznaczany. Tutaj pod koniec swojej aktywności publicznej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z największych, najwyższych odznaczeń państwowych. Ale kiedy był pytany przez dziennikarzy, czy cieszy się, że jest gwiazdą, to mówił, a z czego tu się cieszyć? To jest bardzo podejrzane. Jak ktoś jest znany i popularny za życia, to po śmierci często się o nim zapomina. No, nie stało się tak z Jerzym Nowosielskim na szczęście, to znaczy ciągle o nim pamiętamy i ciągle o nim przypominamy. Zaraz spróbuję tu, bo coś mi nie chce iść dalej. O, przepraszam. Zdążył Nowosielski mieć także kilka wielkich wystaw. To była jedna z jego największych wystaw, w których mógł jeszcze uczestniczyć, która jeździła po Polsce, tutaj w Krakowie w 1994 roku. Także mógł popatrzeć na swoją sztukę jakby całościowo i bardzo się bał tej wystawy, jak mówił w wywiadach, ale okazało się, że nie był zawiedziony, to znaczy zobaczył jak gdyby całe swoje życie wstecz z wszystkimi mniej i bardziej udanymi etapami i uznał wtedy, przynajmniej tak opowiadał w wywiadach, że jak gdyby ta twórczość jako całość się broni. No, obchodzimy rok Nowosielskiego, setne urodziny. To jest oficjalna strona Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i uznano za stosowne, żeby ilustracją do informacji o roku Nowosielskiego była taka właśnie grafika. Grafika, która przypomina banknot. No, o nominale 100 zł. Być może grafik nie miał nic złego na myśli, natomiast jest to znaczące, dlatego że rzeczywiście w przeciętnym rozumieniu, w przeciętnym odbiorze polskiego obywatela, Nowosielski kojarzy się z dobrze sprzedającymi się obrazami, z rekordzistą aukcji, rankingów, z kimś, w kogo warto inwestować i na kim można zarobić. Dlatego myślę, że to skojarzenie z banknotem tutaj nie było przypadkowe. Natomiast no, na pewno jest ogromnym spłyceniem odbioru tej sztuki. Dlatego chciałabym dzisiaj właśnie opowiedzieć o całym ryzyku, jakie towarzyszy dalszej popularyzacji i recepcji twórczości
tego wybitnego artysty. On jeszcze za życia stał się takim bohaterem, bardzo często występującym także w sztuce innych artystów. Był bardzo popularnym i lubianym pedagogiem i już jego uczniowie zaczęli malować jego portrety. Gdybym miała dzisiaj zatytułować ten wykład, który teraz wygłaszam do Państwa, to bym go zatytułowała troszkę inaczej i powiedziałabym, że chcę opowiadać o Jerzym Nowosielskim jako bohaterze i ofierze popkultury, to znaczy kimś, którego popularność miała i dobre, i złe strony. Zobaczymy teraz kilka portretów artysty, jakie namalowali jego uczniowie, jego studenci. To jest jeden z najwcześniejszych portretów malowanych przez Telemacha Pilicidesa. To był grecki student, który kończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Był jednym z pierwszych dyplomantów Nowosielskiego i na początku bardzo malował pod jego wpływem oczywiście. On niedawno zmarł, zamieszkał w Polsce i był profesorem Akademii Sztuk Pięknych na Dolnym Śląsku. Zawsze mówił, że ucząc studentów chce spłacić jakoś dług także Nowosielskiemu i że jego studenci mogą się czuć tak jak on się czuł takim artystycznym synem Nowosielskiego, to jego studenci mogą się czuć wnukami. Pod koniec życia namalował jeszcze jeden portret Nowosielskiego, a sam malował tak, to jest jego autoportret. Zawsze zresztą cytował Nowosielskiego, który mówił, że na początku student nie powinien się martwić o swoją oryginalność, tylko powinien jak gdyby naśladować jednego mistrza i jak będzie to robił konsekwentnie, a ma być artystą, to na pewno ta osobowość jakoś się wyklaruje i jakoś dojdzie do głosu, że nie można od samego początku walczyć o własną indywidualność, że to jest ostatnia rzecz, na jakiej powinno studentom zależeć. Inny portret z tego samego czasu, pani Heleny Zadrejko, która mieszka w Grecji. I innego ucznia Witolda Pazery, malarza z Tarnowa, taka pracownia alchemiczna, jak gdyby fotograficzna. I Jerzy Nowosielski wchodzi do sali. Najciekawsze portrety Nowosielskiego maluje chyba do dzisiaj malarz krakowski Ignacy Czwartos, który nie był bezpośrednio studentem Nowosielskiego, ale jeździł do niego na konsultacje. Nowosielski napisał nawet tekst do katalogu, bardzo taki ciepły. Ignacy Czwartos robił też wywiady niezwykle interesujące z Nowosielskim. Teraz jest akurat duża jego wystawa w warszawskiej Zachęcie. I on namalował tych portretów bardzo wiele, posiłkując się oczywiście fotografiami, ale zresztą to jest taki malarz, który również jak Nowosielski, trochę idąc jego śladem, maluje równocześnie figurację i abstrakcję. To są właśnie portrety z wystawy w Zachęcie, gdzie także znajdują się bardzo ciekawe, takie emblematyczne obrazy, żałobne jakby, które przedstawiają patronów malarstwa Nowosielskiego. Tutaj widzimy nad Nowosielskim w trumnie jest Mark Rotko i Nikifor. Tutaj z kolei polscy malarze. Z lewej strony Stefan Gierowski, z prawej Stanisław Fijałkowski, dwóch wybitnych malarzy abstrakcyjnych. I gdy zmarł Stanisław Fijałkowski, to jego z kolei Ignacy Czwartos położył w trumnie, a nad trumną stoją Władysław Strzemiński po lewej stronie i Jerzy Nowosielski jako dwóch patronów sztuki Fijałkowskiego. Tu chodzi o to, że ta
te wzajemne wpływy jakoś szły często w obie strony i ci artyści tworzyli rodzaj takich, jak mówimy, świętych obcowanie, to jest też malarzy obcowanie i wzajemna osmoza wizji twórczości. Także malarze, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z Nowosielskim, bo byli już po prostu za młodzi, bardzo cenią sobie jego pamięć. Tutaj pracownicy Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pozują do takich metaforycznych autoportretów z autoportretem Nowosielskiego, który jest w Muzeum ASP. Pan w środku trzymający młotek to jest obecny rektor Akademii Sztuk Pięknych, profesor Andrzej Bednarczyk. Pozostali to także profesorowie krakowskiej ASP. Taka sesja fotograficzna. Malarzem, który także bardzo często powołuje się na myśl i na twórczość Nowosielskiego. Przepraszam, nie zdążyłam wypić porannej kawy. Jest Adam Molenda, malarz z Cieszyna, gdzie tutaj namalował taką wielkie pano zatytułowane Cieszyńska Wenecja. To był taki festiwal kultury w tym miasteczku i tak to wyglądało mniej więcej. A Molenda bardzo często nawiązuje do wątków Nowosielskiego. Tutaj prom do raju, czasem interpretując jego postać bardziej poważnie. Tutaj jest taki obraz złożony, zatytułowany Porwanie Europy, gdzie mamy obok Nowosielskiego, mamy Szestowa, Dostojewskiego i Pascala. I ten obraz Molenda komentował jako przywołanie tych myślicieli, o których zapomina zachodnia zliberalizowana Europa, której przydałby się taki oddech głębokiej duchowości i inspiracji także ze wschodu. Jest też trochę portretów Nowosielskiego, malarzy, którzy nie byli jakoś z nim związani, ale to tylko pokazuje, że był Nowosielski od pewnego momentu postacią publiczną i jak gdyby nadawał się na taką legendę. Miał bardzo ciekawe życie, dosyć dramatyczne, miał złożony rodowód dwunarodowościowy. To wszystko składało się, miał swoje słabości, więc to wszystko składało się na to, że był takim wymarzonym właśnie bohaterem popkultury. Tu portret Andrzeja Fokta, tutaj portret Mariusza Kaldowskiego, tu często używany właśnie portret Zbigniewa Kresowatego. To ten portret jest włączony w banknot na stronie Sejmu RP. I to portret pani Joanny Kani, stosunkowo niedawny. To są częściowo portrety malowane już postmortem, czyli po śmierci artysty. Edward Dwurnik, znany taki enfant terrible malarstwa polskiego, który malował takie pejzaże miejskie. Tutaj widzimy Wawel i tutaj na Wawelu, w tym miejscu Jerzy Nowosielski jak żywy, czyli umieścił artystę w Panteonie wśród królów na wzgórzu wawelskim. Portret, który ja bardzo lubię osobiście, malarza średniego pokolenia Marcina Maciejowskiego, który bardzo korzysta właśnie z popkultury, malując, cytując często gazety, afisze, kadry z filmów, bawiąc się jak gdyby tą współczesną ikonosferą. I to jest portret młodego Nowosielskiego, który stanowi część takiego poliptyku zatytułowanego Młodzi. Tutaj w pracowni
Maciejowskiego, widać inne portrety, a całość wyglądała tak, i to są twarze wielu znanych artystów z okresu, kiedy byli młodzi. Tutaj mamy Andrzeja Wróblewskiego, mamy Pabla Picassa, mamy Tadeusza Kantora. Ja nie wszystkie twarze, przyznaję się, rozpoznaję. No i tutaj mamy właśnie Jerzego Nowosielskiego, a ten portret jest tak, że posiłkował się malarz fotografią. To jest tego fotografia z 67 roku, prasowa, kiedy Nowosielski dostał jedną z pierwszych ważnych nagród. Także kolejny obraz Maciejewskiego, także oparty na fotografii prasowej. Abstrakcja to tytuł wystawy Jerzego Nowo i pauza. To była wystawa w galerii Andrzeja Starmacha i to jest fotografia prasowa, która była źródłem jakby tego obrazu. A tak wygląda udostępniona mi przez artystę notatka, gdzie pokazuje, jak przenosił, prawda, ten kadr pracowicie na swoje płótno i nawet ten tytuł prasowy, który tu się tak urywa, nazwisko, abstrakcje, to tytuł wystawy najnowszych prac Jerzego Nowo, to jest dokładnie ten tytuł tutaj obrazu. Marcin Maciejowski, mówiłam, że się posiłkuje właśnie taką sferą medialną i popkulturą i robi też takie notatki. Tutaj pozwalam sobie, zrobił taką notatkę plastyczną po wysłuchaniu wywiadu ze mną o Nowosielskim w radio, gdzie ja opowiadałam o tym, jak artysta mi wspominał swoją rozmowę z Kantorem, kiedy Tadeusz Kantor przyszedł do niego, było to w latach 70., kiedy się robiło happeningi, performanse, i powiedział: co ty malujesz? Przecież teraz nie wolno malować. Ja też lubię, ale nie wolno teraz malować. A Nowosielski na to: ale jak to nie wolno? Mnie wolno wszystko w sztuce. I jak to opowiadałam, to bardzo się to Maciejowskiemu spodobało i zrobił taką nowosielską notatkę. Czasem Nowosielski miał bardzo wiele portretów bardzo ładnych, fotograficznych. On miał szalenie ciekawą, wyrazistą twarz. I niekiedy fotografowie sami robili pewne eksperymenty. To są portrety Czesława Czaplińskiego, słynnego polskiego fotografa, portrecisty, które on sam tak po malarsku zinterpretował. Niekiedy malarze próbują komentować, jakoś próbowali komentować warsztat malarski Nowosielskiego. To jest praca, gdzie Nowosielski jest jednym z bohaterów. Praca pani Aleksandry Chimińskiej z Bydgoszczy, która jest zatytułowana Pomoce malarskie palety. Pomoce naukowe palety, przepraszam. Otóż autorka powiedziała, że gdy chodziła jeszcze do szkoły, do liceum, to zauważyła, że na ścianach, na korytarzach wiszą tylko portrety pisarzy i przywódców ewentualnie politycznych albo jakichś postaci historycznych, a nigdy malarzy. I zaproponowała właśnie coś takiego, dlatego nazwała ten obraz Pomoce naukowe i tutaj sportretowała artystów, którzy na nią wpłynęli, którym dużo zawdzięczała. Są tu znane i mniej znane postaci. Są to fotografie skomentowane jej jakby interpretacją palety malarzy. Tutaj mamy Olgę Boznańską, mamy Wyczółkowskiego, mamy Tadeusza Brzozowskiego, mamy Piotra Potworowskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Józefa Czapskiego, Katarzynę Kobro, Nachta Samborskiego, Teresę Pongowską, także dużo znanych postaci, a Nowosielski w interpretacji pani Chimińskiej
wygląda tak. Fotografia Nowosielskiego była inspiracją dla wielu malarzy, nie tylko dla Maciejowskiego. Tutaj obraz krakowskiej malarki hiperrealistycznej Beaty Stankiewicz, Nowosielski w pracowni. To jest pracownia akurat, to jest galeria, pierwsza galeria Andrzeja Starmacha przy rynku głównym w Piwnicach i to jest na podstawie tej fotografii malowane. A pani Stankiewicz, która ma wiele uznania dla sztuki Nowosielskiego, maluje także, komentuje także malarsko jego twórczość. To nie jest fotografia, to jest obraz. To jest obraz pani Beaty Stankiewicz według fotografii wnętrze cerkwi w Białymborze. Podobnie jak tutaj, to jest ołtarzyk Nowosielskiego, malowany, inspirowany ścianą w mieszkaniu artysty, która fragment ściany była pomalowana na biało, cegły na biało i wisiały tam różne ikony, krzyże, lampki. To był taki właśnie krasny ugoł Nowosielskiego. Zdarzają się też takie na pół żartobliwe portrety Nowosielskiego, osób, które go w ogóle nie znały, ale miały słabość do jego sztuki i robiły takie kolaże żartobliwe. To jest pani Anna Dudzińska, która tak parafrazowała pół żartem, pół serio postać malarza i jego sztukę. A tu już ciekawsza, wydaje mi się, propozycja. To jest plakat pani Beaty Dyszkiewicz, która w pracy, absolwentki krakowskiej ASP, która w pracy dyplomowej projektowała plakaty, które nawiązywałyby do twórczości danych postaci krakowskiej kultury. To nie był tylko Nowosielski, którego tutaj widzimy razem z cytatami z jego obrazów, ale także na przykład artystka kabaretowa i aktorka Marta Stebnicka. To jest katalog właśnie z wystawy pani Dyszkiewicz. Do twórczości Nowosielskiego także inni plakaciści nawiązywali, nieżyjący już Ryszard Kaja, który sportretował całą Polskę, można powiedzieć, i znane są bardzo jego plakaty dotyczące poszczególnych miejscowości albo regionów. Bardzo to są piękne interpretacje. Tutaj nie czas, żeby wszystkie pokazywać, ale wśród tych jego plakatów znalazł się także Biały Bór Jerzego Nowosielskiego, cerkiew w Białymborze, o której bardzo pięknie Ryszard Kaja mówił, że gdy tam wszedł, to było jedno z największych jego przeżyć duchowych w życiu. Inne plakaty nawiązują jakoś do Nowosielskiego, nawet z okazją bądź bez okazji. Po prostu był na tyle znaną postacią, że niektórzy twórcy chcieli jakiś omarz jemu złożyć swoją twórczością. Tu była wystawa akurat, ale tych plakatów było więcej. Sztuka Nowosielskiego weszła także do powszechnej strefy wizualnej poprzez znaczek, słynny znaczek z wiolonczelistą. Obraz jest z 1959 roku i 11 lat później Poczta Polska wypuściła taki znaczek. Nowosielski trafił także na dzieła sakralne i jego portrety, kryptoportrety znajdują się w przestrzeni kultowej. To jest taki pantokrator ze świętymi z kaplicy w Poznaniu. Ja niestety nie wiem, czy Państwo też, chyba zasłaniam właśnie ja swoją twarzą Nowosielskiego, który jest tu w prawym kącie. Tutaj są święci, a tu w prawym kącie pod moją tą znajduje się taki Nowosielski jako cherubin.
To jest kaplica reformowanego kościoła katolickiego w Polsce, takiej wspólnoty starokatolickiej, można powiedzieć, niewielkiej, ale bardzo prężnej w Poznaniu. Tutaj w kaplicy właśnie tak wisi to panno z Nowosielskim. I w jeszcze jednej przestrzeni jest Nowosielski. To jest cerkiew w Sokołowsku na Dolnym Śląsku, gdzie mamy na ścianie zachodniej sąd ostateczny malowany przez Michała Boguckiego. Michał Bogucki, prawosławny diakon, był także, uważał się za ucznia Nowosielskiego, jeździł do niego na konsultacje, na lekcje. I tutaj w tej scenie malował bardzo, bardzo pod jego wpływem. I tutaj w tej scenie sądu ostatecznego w chórach zbawionych, gdzie mamy twórców, rodziny, mnisi, męczennicy, kapłani, biskupi, prorocy, w gronie twórców mamy i poetów, i malarzy, mamy Fra Angelika, mamy Adama Stalony-Dobrzańskiego, tu mamy Norwida, tu Dantego, a tutaj z pędzlami w garści mistrz Jerzy jako zbawiony. A tak wygląda wnętrze tej cerkwi. Widać wyraźnie, że Michał Bogucki był pod dużym wpływem Nowosielskiego. I teraz chciałam właśnie przejść do takiego fragmentu wykładu, gdzie pokazuję malarzy, którzy jak gdyby idą po śladach Nowosielskiego, uznając, że to jest propozycja, która nie została jakby wyczerpana do końca i można kontynuować mówienie w tym języku estetycznym, w tej konwencji. Michał Bogucki maluje zarówno w kościołach katolickich, jak i przede wszystkim w prawosławnych, tutaj są jego polichromie, ale także maluje obrazy abstrakcyjne, obrazy sztalugowe, które wyraźnie nawiązują do wizji Nowosielskiego. Adam Molenda, którego Państwu pokazywałam, ten od tej cieszyńskiej Wenecji i tego krzyża z Paskalem Dostojewskim, Nowosielskim i Szestowem, maluje także ikony i uważa, że nie należy się przejmować zarzutami, że one są jak gdyby naśladowcze, dlatego że to jest tak ważna propozycja jakby estetyczna, innego spojrzenia na ikonę, że należy ją kontynuować po swojemu i proponuje takie ciekawe według mnie rozwiązania kompozycyjne. To jest taki przykład malarza, który poproszony o wierną kopię tej ikony świętego Mikołaja z życiem, wykonał tę kopię i rzeczywiście wykonał ją bezbłędnie. Pytałam przy tej okazji wiele osób, pokazując oba te obrazy, którą namalował Nowosielskich, a którą pan Mirosław Trochanowski, Łemko mieszkający w Polsce, który maluje zarówno obrazy, jak i ikony i polichromie. I wiele osób się myliło, to znaczy nie potrafiło rozpoznać. No ja rozpoznaję jakby, bo pamiętam, ale to jest bardzo wierny kopista. Natomiast maluje także, tu także bardzo Nowosielskim inspirowane ikony. Tutaj ikona, która nawiązuje do tej polichromii na Jelonkach w Warszawie. Tu jeszcze raz zestawienie obu ikon. No ciekawa jestem, czy Państwo byście rozpoznali. No i przykład jego monumentalnej realizacji. Bardzo ciekawe wnętrze to jest na Słowacji, to jest cerkiew w Humennem, gdzie kilka lat temu zakończył już całą polichromię, malował ją razem z bratem, a myśmy z mężem odwiedzili
To było jakieś 10 lat temu właśnie, malarzy przy pracy. Pan Mirosław Trochanowski. Pan Mirosław Trochanowski współpracuje także z znanym białostockim architektem Jerzym Uścinowiczem, prawosławnym, i maluje wnętrza jego realizacji. To jest taka kaplica pustelnicza w Poletyłach z rozbudowanej wiejskiego domu. Bardzo ciekawa, z taką orantą. Tam także zaprojektował pan Uścinowicz taki krzyż przy tej kaplicy, gdzie mamy także nawiązania do Nowosielskiego, zarówno tutaj ta płaszczenica, jak i krzyż. To także jest zaprojektowane przez pana Uścinowicza kiot na cmentarzu w Dojlidach, gdzie mamy kilka cytatów. Mamy krzyż. Ta oranta nawiązuje bardzo do oranty w Lourdes, w cerkwi w Lourdes. Krzyż nawiązuje z kolei do krzyża z kaplicy Borysa i Gleba w Krakowie. Natomiast ten mandylion jest cytatem z Drogi Krzyżowej Kościoła Reformatów w Krakowie, na Azorach. Niekiedy projektanci posiłkują się wręcz wydrukiem jakby cyfrowym fotografii dzieł Nowosielskiego. Tak się stało na tym zaprojektowanym też przez pana Uścinowicza nagrobku biskupa Jeremiasza, który się znajduje na Grabarce, gdzie mamy krzyż z Wrocławia, z katedry prawosławnej we Wrocławiu, gdzie arcybiskup Jeremiasz urzędował także i krzyż, który on bardzo kochał, a który dzisiaj został zdjęty, cały ikonostas został tam rozmontowany i wisi na bocznej ścianie. A to ostatnia realizacja pana Uścinowicza, także na cmentarzu w Dojlidach, pomnik Bierzeńców. Z ikonami nawiązującymi także do Jerzego Nowosielskiego. Bardzo ciekawą grupą malarzy duchownych, którzy nawiązują do sztuki Nowosielskiego, jest tak zwana Fraternia Pojednanie. To są bracia kapucyni pod przewodnictwem ojca Marcina Świądera, tego pierwszego, który dzierży krzyż, którzy pielgrzymują tak trochę po Polsce Południowej, zmieniając swoje miejsca zamieszkania, tworząc wspólnotę, która się gromadzi wokół malowania ikon, a ostatnio także wokół pomocy uchodźcom z Ukrainy. I uznali oni, że właśnie ta estetyka Nowosielskiego szczególnie przemawia do ludzi z obrzeży Kościoła, do ludzi z kłopotami, do ludzi cierpiących, do ludzi nie mających może śmiałości czasem zrobić tego pierwszego kroku i przyjść do świątyni. I duże znaczenie ma ich działalność duszpasterska. Tutaj ojciec Świąter na swojej wystawie w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, i jego ikony. On także powtarza, że Nowosielski zostawił coś w rodzaju alfabetu, którym można się posługiwać i który można kontynuować, i że to jest zbyt cenna rzecz, żeby to jakby tak zamknąć. Niektóre z jego ikon są dla mnie najciekawsze. Jego ikony są jednak te, które jak gdyby najbardziej odchodzą od Nowosielskiego. Tam, gdzie się odważa na jakąś swoją własną ikonografię, nawet malując w tej konwencji, osiąga najwięcej. To są kadry z tego wydarzenia w Muzeum Archeologicznym, gdzie było bardzo dużo ludzi. To była bardzo ciekawa wystawa. O, proszę, selfik. A tu właśnie taka jego propozycja, drabina Jakubowa. Bardzo lubię ten obraz. I także wnętrza sakralne. To jest taka kaplica w Beskidzie Niskim,
gdzie mamy i byty subtelne na stropie, i ikony na ścianach nawiązujące w sposób taki wolny do Nowosielskiego. I najnowsza, ostatnio zaaranżowana kaplica w Krośnie, kaplica, gdzie jeden z tych braci przyjechał z Ukrainy i jest Polakiem, ale który przez wiele lat mieszkał na Ukrainie i jest birytualistą i odprawia liturgię wschodnią w obrządku wschodnim dla uchodźców. Także dzięki temu uchodźcy mieli swoją paschę. To zdjęcia z tegorocznej Wielkanocy. A tak jak mówiłam, bracia kapucyni wychodzą bardzo na zewnątrz, w sam środek miasta, szukać, jak gdyby głosić dobrą nowinę, i tam takie wystawy w różnych miejscach, ja już tu nie mówię, gdzie to było, była Krynica, Katowice, Wrocław, w różnych miejscach, no ta ikona jak gdyby wychodzi do ludzi. Brat Marcin prowadzi także warsztaty malowania ikon i takiej klasycznej, tradycyjnej i takiej wokół Nowosielskiego, gdzie uczestnicy jak gdyby próbują malować właśnie w tym stylu. Jeszcze jeden przykład chciałam Państwu pokazać, takiego nawiązania do Nowosielskiego bezpośredniego, bo niektórzy tak bardzo lubią Nowosielskiego, że chcieliby go sklonować, chcieliby przedłużyć mu życie i jak gdyby naśladować go bardzo wiernie, przedłużać jego obecność w miejscach, gdzie już coś zrobił. Ja zasadniczo jestem temu przeciwna, to znaczy wydaje mi się, że w konfrontacji bezpośredniej z dziełem Nowosielskiego to zawsze będzie gorsze, bo to różnice widać. Ta prostota Nowosielskiego jest bardzo złudna, jest trudna do naśladowania. Ale są miejsca, gdzie to się jakoś tłumaczy. Takim miejscem są Tychy. Tychy, gdzie, jak Państwo pamiętacie, cała ta połać wyjściowa, akurat wschodnia, bo tam kościół nie jest orientowany, jest pusta i tam na balustradzie organów za chrzcielnicą jest namalowane takie tondo Ducha Świętego. Wszyscy myślą, że to Nowosielski, ale to akurat malowała malarka pani Natalia Binda, która prowadzi szkołę ikonopisarską właśnie tam w Tychach, i ona bezpośrednio się, to jest ta jej gołębica Ducha Świętego, inspirowała się bezpośrednio polichromią Nowosielskiego i to jest chyba jedyny przykład, gdzie to naśladownictwo mnie nie razi, ponieważ może dlatego, że jest oddalone od tej polichromii Nowosielskiego, jest naprzeciwko i jak gdyby sygnalizuje coś, co na tej pustej połaci dachu nie zaistniało. Więc tam jak gdyby to nie budzi mojego protestu. Natomiast chciałam pokazać kilka przykładów, gdzie uważam, że źle się stało, że domalowano Nowosielskiemu ciąg dalszy już po jego śmierci. To jest fasada cerkwi w Białymborze, która tak wyglądała tuż po konsekracji. Niestety Nowosielski zaniedbał jakby impregnowanie tych fresków na fasadzie. Miał przyjechać, miał to czymś utrwalić, nie dopełnił tego i one bardzo szybko zaczęły pod wpływem deszczu i wiatru niszczeć i spływać. Zachował się także taki projekt. Widzimy, że tutaj jest troszkę inaczej pomyślana nawet ta dekoracja, ta ikonografia fasady ponad tym wejściem. Tutaj w końcu zdecydował się zapewne z braku czasu tylko na mandylion. Tutaj miała być takie deesis rozbudowane.
No i posiłkując się jak gdyby tym szkicem, stopniowo zaczęto zmieniać fasadę. Najpierw domalowano, tu widać, jak bardzo są już zniszczone te oryginalne malowidła. Tutaj domalowano taką ikonografię. Trzeba powiedzieć, że Biały Bór był tak projektowany, żeby mógł pełnić rolę ołtarza polowego w czasie liturgii na zewnątrz, kiedy przyjeżdża w czasie odpustu bardzo wielu wiernych. Stąd te potrójne wejście, właśnie carskie i diakońskie wrota. Ale to malował współpracownik Nowosielskiego przy Białym Borze, pan Bogdan Kotarba, razem z pomocnikiem, ale po prostu widać różnicę. A kolejnym etapem było odnowienie przez konserwatorów polichromii i domalowanie jakby tego parterowej części fasady. Mimo, że bardzo się starano, to w mojej opinii to nie jest kolorystyka Nowosielskiego. To znaczy to tak jaskrawych kolorów on nie używał. Ja liczę trochę na nasze powietrze, zanieczyszczenia powietrza, że to troszkę się przytłumi, ściemnieje. W każdym razie ta pierwsza czysta fasada mnie podobała się bardziej. Kolejny przykład to jest seminarium duchowne w Lublinie, kaplica grecko-katolicka, gdzie Nowosielski zaprojektował tą dolną część, czyli cały ikonostas, a to, co za nim, zostało domalowane. Tam były okna, które bardzo oślepiały jak gdyby wnętrze. W czasie liturgii to przeszkadzało, więc gospodarze chcieli je prześlepić, przesłonić. No i poprosili pana Wacława Pyczka, profesora Wacława Pyczka, polonistę, malarza amatora z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I on no, zrobił taką tak zwaną podróbkę Nowosielskiego, ale to bardzo się nie tłumaczy i jest po prostu takie, ma wymiar taki karykaturalny, nie zamierzenie, bo to naprawdę nie jest Nowosielski, więc wydaje mi się, że już lepsze byłyby jednokolorowe, monochromatyczne jakieś płaszczyzny. Ale jest sposób na inny dialog z Nowosielskim w malarstwie. Ja już pokazywałam przy innej okazji Państwu te zdjęcia. To jest grupa malarzy związanych z warsztatami w Nowicy, która przyjechała w zeszłym roku na plener do Wesołej i malowała w bezpośrednim kontakcie z obrazami mistrza Jana i powstały ikony mistrza Jerzego i powstały ikony, które nawiązują taki twórczy dialog z tymi bytami subtelnymi, z malarstwem Jerzego Nowosielskiego. To mi się wydaje bardzo interesująca droga i właściwsza niż takie wybicie się na samodzielność jednak jakąś wyobraźni, niż ślepe naśladowanie tego malarstwa. Nowosielskiego wpływ na kulturę jest widoczny także w teatrze. Było trochę spektakli, które inspirowały się sztuką Nowosielskiego. To jeszcze w latach 80. spektakl w reżyserii Piotra Cieplaka ze scenografią Andrzeja Witkowskiego, Villa dei Misteri w Krakowie, gdzie widzimy pewne dyspozycje, takie wieloprzestrzenne, silne barwy, które nawiązują do malarstwa Nowosielskiego. Teatr Tańca w Bytomiu zaproponował taki spektakl transdyptyk, gdzie była bardzo silna inspiracja, i to w katalogu to było wytłumaczone właśnie cielesnością, stosunkiem do ciała w sztuce Jerzego Nowosielskiego.
Bardzo ciekawy też spektakl. Ja niestety nie mogłam go obejrzeć, znam tylko relacje wideo i recenzje. To był spektakl na Uniwersytecie Rzeszowskim Janusza Pokrywki, Dwoistość, który opierał się zarówno na tekstach Nowosielskiego, jak i na scenach z jego malarstwa, na jego wyobraźni, na jego właśnie dwoistość, diabelskość, anielskość, ciało, duch, sakrum, profanum. Tym wszystkim grał reżyser w tym spektaklu. No, Nowosielski inspiruje także modę. Pani Kamila Gawrońska zaprojektowała taką linię nazwaną Villa dei Misteri. To jest taka dosyć znana stylistka z Warszawy, gdzie inspirowała się zarówno wizerunkami kobiety w twórczości Nowosielskiego, jak i szatami liturgicznymi wschodniego kościoła. Ale Nowosielski inspirował nie tylko profesjonalnych w modzie, nie tylko profesjonalnych stylistów, ale także własne uczennice. Pani Kazimiera Zwierzciok była taka już niestety nieżyjąca malarka, bardzo dobra, która szyła sobie sama ubrania i od pani Zofii Nowosielskiej dostała kiedyś całą szufladę krawatów profesora Nowosielskiego i z tych krawatów uszyła sobie taką kamizelkę. To są, proszę państwa, krawaty profesora Jerzego Nowosielskiego. Rok Nowosielskiego przyciąga także różnych artystycznych amatorów, którzy próbują się inspirować tą twórczością, zachęcani przez różne domy kultury, ośrodki. I w Muzeum Ikon w Warszawie odbyła się taka bardzo ciekawa wystawa w lutym batików inspirowanych pracami Jerzego Nowosielskiego. To jest taka technika bardzo szlachetna malowania woskiem, troszkę podobnie jak nasze pisanki się maluje, tylko to jest dużo bardziej skomplikowane, bo kolejne warstwy się zakłada woskiem i moczy w barwnikach. Trzeba uważać, żeby nie pomylić kolejności i wydobywać kolejne warstwy koloru. Zresztą były spotkania na tej wystawie. Pani instruktorka tłumaczyła, jakby pokazywała na przykładach, jak wyglądały etapy. I bardzo ciekawa wystawa, gdzie widzimy inspiracje no, na różnym poziomie plastycznym, ale widać, jak wiele można wydobyć. To są takie przejrzyste na jedwabiu prace. I dyrektor muzeum, pan Witalij Michalczuk, poprosił tę grupę, żeby zaprojektowała także szaty liturgiczne, ponieważ Nowosielski je projektował. I powstały takie dwa feloniony, zaraz pokażę. O, podświetlone. Jeden inspirowany ikonostasem dla Orzeszkowa, a drugi malarstwem świeckim, pejzażami zielonymi. Tutaj mamy także z przodu polichromia z cerkwi prawosławnej i tutaj felonion taki pejzażowy. To bardzo ciekawy eksperyment, muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona. Z kolei jeżdżąc z wykładami po Nowosielskim trafiam czasem do bibliotek, gdzie panie bibliotekarki pełne zapału także próbują zaaranżować i zachęcić czytelników, także tych najmłodszych, do zaciekawienia się sztuką Nowosielskiego. To jest biblioteka w Mińsku Mazowieckim
gdzie była przy okazji spotkania ze mną także wystawa takich dziecięcych interpretacji twórczości Nowosielskiego. To są prace, które działają trochę jak witraże, ponieważ są malowane na folii. Dzieci dostały albumy z malarstwem Nowosielskiego i te, które się obawiały bardziej, to przykładały po prostu folię do reprodukcji i malowały na tym, ale były też takie, które po prostu tylko patrzyły, a to potem powieszono tak jak taki ikonostas. I tu widzimy, jak rozmaicie dzieci interpretowały. To moja ulubiona praca z tej serii. Jako osoba zajmująca się Nowosielskim dostaję mnóstwo różnych takich świadectw takiego zainteresowania amatorskiego, ale bardzo ujmującego, kiedy ludzie próbują tą sztuką sobie dekorować mieszkania, próbują jakoś ją włączyć do swojego życia estetycznie i można powiedzieć, że w Polsce jest już taki fan klub Nowosielskiego. Zresztą została założona w tym roku taka strona na Facebooku, do której wszystkich zapraszam, bo tam to animuje taka pani z Poznania i tam codziennie pojawiają się nowe posty, różne linki do filmów, do wystaw, do recenzji, no skarbnica wiedzy naprawdę. A to dostałam od pewnego pana, który interesuje się w ogóle kolejnictwem i wszystkim, co jest związane z pociągami. Tutaj mamy kolekcję obrazów Jerzego Nowosielskiego dotyczących, poza tym w środku, gdzie mamy jakiś taki pociąg przyszłości, ale tu naokoło to są wszystko reprodukcje w takich ramkach pomalowanych przez tego pana obrazów Nowosielskiego, który był, jak przypominam, synem kolejarza i mieszkał prawie przez całe życie w pobliżu torów kolejowych lub dworców. Inny przykład takiego ołtarzyka na tle bytów subtelnych z Wesołej. Tu z kolei witraż. Witraż, który ktoś sobie zamówił według tego pejzażu greckiego Jerzego Nowosielskiego. Tutaj taca ceramiczna wzorowana na stropie z kościoła Wesołej. Tutaj makatka, taki bardzo ładny patchwork wykonany na podstawie tej cerkwi. Jest także spódnica, która nawiązuje do tej abstrakcji z 58 roku. Ta abstrakcja zresztą jest bardzo często właśnie interpretowana szalenie dekoracyjnie i wykorzystują ją projektanci do różnych dekorowania różnych przedmiotów, na przykład filiżanek. Te filiżanki to jest produkcja Galerii Starmach i trzeba powiedzieć, że to jest taka produkcja promocyjna, to znaczy ich nie można kupić. Nikt na tym nie zarabia. Te filiżanki dostają tylko, no trzeba sobie na nie zasłużyć. Dostają tylko właśnie specjalni goście albo jacyś kolekcjonerzy. To była pierwsza seria właśnie według tej abstrakcji, a seria kolejna, najnowsza, jest według abstrakcji Zaproszenie do cyrku z 64 roku i tutaj już we wnętrzach osób zasłużonych, które zasłużyły na te filiżanki. To jest właśnie ta abstrakcja Zaproszenie do cyrku. No, przechodzimy do coraz bardziej intymnych związków ze sztuką Nowosielskiego. Tatuaż, proszę Państwa, to jest tatuaż anonimowy. Właściciel nie chciał się ujawnić. Na
przedramieniu, także ta abstrakcja z 1958 roku. Natomiast ten właściciel, pan Żukowski, jak najbardziej zgodził się udostępnić te zdjęcia, a nawet wcześniej zastrzegł sobie, że prosił o pozwolenie właściciela praw autorskich, czyli Andrzeja Starmacha, o zgodę na użycie tego właśnie wzoru z rysunków Nowosielskiego z lat 40. No właśnie, ale na bytach subtelnych można też zarobić. Byty subtelne da się zmonetyzować. Jak się okazuje, Deca produkuje szereg gadżetów nawiązujących do sztuki Nowosielskiego. Tutaj mamy obicia na smartfony, etui na pióro, notesy, apaszki. Tych apaszek wzorów jest więcej. Tu mamy poszetki takie do kieszeni. Notesy także używają różnych wzorów. Tu mamy zakładki magnetyczne, pinki do koszuli. Pod koszulki. Ja wiem, że w każdym muzeum, gdzie są jakieś gwiazdy, dzieła sztuki o randze takich evergreenów i szalenie popularnych, wszędzie tam można kupić i apaszki, i notesy, i piórniki, i siateczki. Ja to wszystko jakby wiem, natomiast wydaje mi się, że tu jest pewna granica niebezpieczna, na którą trzeba bardzo uważać. No to są takie, to przykład taki amatorski, ale wracam do tej promocji za wszelką cenę, no bo nie wszystko da się zmonetyzować, naprawdę, nie wszystko da się, nie na wszystkim, pewnie da się na wszystkim zarabiać, ale nie na wszystkim powinno się zarabiać. Jerzy Nowosielski w roli banknotu. No właśnie, to, że został jak gdyby wylansowany na artystę najbardziej cenionego w rankingach nie tylko naukowych, ale także aukcyjnych, i nie ulega wątpliwości. Tutaj mamy trochę artykułów na ten temat. Zawsze był w czołówce. Wielkie nazwiska na topie. Drodzy polscy artyści. Bardzo często trafiał na okładki jako właśnie ten najbardziej ceniony i najlepiej sprzedażny malarz. To wszystko okładki katalogów aukcyjnych, gdzie Nowosielski znalazł się na pierwszej stronie, ale także czasopism. Był takim okładkowym, przyciągającym bardzo także kupujących czasopismo artystów. Był bohaterem wielu numerów pism i trafiał także na okładki książek niezwiązanych ze sztuką bezpośrednio. Jako szalenie dekoracyjna propozycja. Tu mamy tomik Wisławy Szymborskiej, czy inne książki, także teologiczne. Na pewno to wywindowanie Nowosielskiego na szczyt tej top listy artystycznej, to jest zasługa jego marszanda i jego wieloletniego przyjaciela Andrzeja Starmacha, który no, był taką najbliższą, zwłaszcza po śmierci pani Zofii, osobą dla profesora i jego opiekunem aż do końca życia. Tutaj we Lwowie odbiera w jego imieniu doktorat honoris causa, kiedy profesor już nie był w stanie
nie tylko przyjechać, ale mam wrażenie, że chyba nie zdawał sobie sprawy nawet z tego zaszczytu, który na pewno by go ucieszył. To, że jakiś artysta się dobrze sprzedaje, no przyciąga z pewnością fałszerzy i oszustów. I pokażę teraz Państwu, to będzie taka żartobliwa część wykładu, co usiłuje się sprzedawać w różnych domach aukcyjnych, w galeriach, ale także na Allegro, w sieci, jako dzieła Nowosielskiego. Problem jest zauważony jakby i opisany w prasie branżowej, tutaj artykuł sprzed prawie 20 lat, tak zwane lewe Nowosielne, to familiarne określenie na falsyfikaty i obok właśnie jeden z tych falsyfikatów, Martwa Natura. No, dla opatrzonych z tym malarstwem fałszerstwo nie ulega wątpliwości, ale wciąż na informacje i nazwisko malarza dają się nabrać różni naiwni amatorzy malarstwa. No i tego typu obrazy zachwalane bardzo często w sieci jako zabytkowy, stary, awangardowy, wszystkie jakieś superlatywy, bardzo ciekawy, wartościowy obraz, niedrogo. Wszędzie są jak gdyby sygnatury, prawda? To wszystko są falsy tak zwane. Niektóre zdumiewające. Wszędzie widzą Państwo podpis Jerzy Nowosielski. Zapewniam Państwa, niektóre zdjęcia są niedobre, za co przepraszam, ale podejrzanie szybko zniknęły z sieci. Prawdopodobnie interweniował jednak ktoś, jakiś profesjonalista. Są także ikony. I tu cała seria takich autoportretów z ikonami, to rzadkość. Tu niestety bardzo niewyraźne zdjęcie, ale ślad jest. A to figurowało jako w stylu Nowosielskiego. To są właśnie te ciemne strony tej popularności, że artysta i jego dzieło są narażeni na także takie nadużycia i trzeba dużej czujności, żeby nie dać się nabrać. Rok Nowosielskiego, już pokrótce. Dzięki tej decyzji Sejmu udało się jakoś także zacząć promować sensownie Nowosielskiego za granicą. To są strony instytutów polskich, gdzie jest informacja o tu w Tokio, tam była w Bukareszcie. W Polsce są wystawy planszowe. Tutaj pokażę Państwu część wystawy, którą zrobiłam dla Warszawy, która jest eksponowana w bibliotekach warszawskich albo także na zewnątrz, w dzielnicach warszawskich, która cieszy się dość dużą popularnością. W różnych dzielnicach Warszawy, w miejscach publicznych jest ta wystawa dotycząca obecności Nowosielskiego w Warszawie i na Mazowszu. No, jest także wystawa, która jeździ po Ukrainie. Ona była zrobiona przed wojną, przed rokiem Nowosielskiego, ale dalej jest kontynuowana. I zwiedziła już bardzo wiele różnych miast. To Państwo lepiej wiecie pewnie o tym ode mnie, ale pokazuję tu Lwów, Żytomierz i Berdyczów, gdzie była ostatnio. Są w polskich szkołach także lekcje związane z rokiem Nowosielskiego. Tu widzimy w szkole podstawowej lekcja o nim, związana z wizytą w kościele, a później dzieci jeszcze malowały takie buty subtelne.
i witraże. Także tu Nowosielski służy jakby jako taki wehikuł wrażliwości plastycznej pewnej i wyczulenia na sztukę awangardową. Wiem, że Biblioteka w Wesołej stara się o wyprodukowanie nawet nie tyle pucli, ile takiej gry memory właśnie z tymi bytami subtelnymi ze stropu w kaplicy rekolekcyjnej w Wesołej. Wyprodukowano w tym roku także kalendarze, proszę bardzo, to jest kalendarz Boscha. Taki kalendarz na zagranicę wyprodukowało MSZ, także tu w przykładzie na hiszpański. Jest już kalendarz na rok następny. W ramach także Festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie wykonano taką mapping, to się nazywa, taką wideoprojekcję razem z muzyką na fasadę Pałacu Potockich w Rynku. To bardzo pięknie wypadło. Tam była muzyka śpiewana przez taki francuski zespół po grecku, Agni Partene, hymny maryjne bardzo. I to była ruchoma, jak gdyby, czego ja tu nie mogę Państwu pokazać, wideoinstalacja. Te formy się przenikały, wypływały, przepływały. Ten pokaz trwał, narracja trwała około 10 minut, a potem była zapętlana i to był taki pokaz dwugodzinny. Ta dekoracyjność sztuki Nowosielskiego jest też wykorzystywana jako scenografia do koncertów. Tutaj w podziemiach klasztoru na Bielanach w Warszawie miał miejsce taki koncert jazzowy, gdzie także grano w rytm projekcji ikon i obrazów Nowosielskiego. Odbywają się także różne koncerty dedykowane już bezpośrednio Nowosielskiemu. Tutaj niedawno w koncercie w Kościele Wesołej było spotkanie, gdzie czytano jego teksty i rozbrzmiewała muzyka. Bo w ogóle parafia w Wesołej jest szalenie aktywna. Tutaj ksiądz proboszcz proponuje swoim parafianom wycieczkę śladami Nowosielskiego po Małopolsce i w Tychach za miesiąc. Bardzo ambitne plany. Wyprodukowano także kilka słuchowisk. To było słuchowisko programu Pierwszego Polskiego Radia. Muszę powiedzieć, że słuchałam tylko częściowo. Nie byłam w stanie wysłuchać, dlatego że no, w moim odczuciu była to bardzo pretensjonalna, niedobra interpretacja myśli Nowosielskiego, zbyt ekspresyjnie podawana przez aktora, przez pana Henryka Talara, który no, jeśli się pamiętało Nowosielskiego, jak on mówił, a można jeszcze znaleźć wciąż nagrania jego, To taki nieznośnie empatyczny, ekspresyjny, patetyczny ton może tylko irytować. Dużo lepiej wybrnęła z propozycji słuchowiska, wybrnęło Radio Kraków, gdzie na Boże Narodzenie w zeszłym roku była premiera takiego słuchowiska Solilokwium, Nowosielski Solilokwium, i to był dialog postaci malarza z postacią anima. Szalenie ciekawa interpretacja, oparta przede wszystkim na korespondencji Nowosielskiego i na jego wywiadach. Tekst bardzo umiejętnie, jak gdyby wydobywał ten dialog, główne wątki myśli i wrażliwości Nowosielskiego. Bardzo to było ciekawe.
Tu jest właśnie strona na Facebooku, do której Państwa zachęcam. Jest to grupa publiczna. W tej chwili ma już prawie, to jest zrzut ekranu sprzed jakiegoś czasu, w tej chwili jest prawie 1000 członków tej grupy i tam wszystko, cokolwiek dotyczy malarza obecnie, wszystkie wystawy, spotkania, filmy odnalezione, jakieś świadectwa można znaleźć. Także zapraszam, dołączcie do grupy, jest otwarta. Jeszcze co zrobiono, żeby na zachodzie, już tak na koniec wykładu, Nowosielski był bardziej poznany. Tamten kalendarz MSZ-u, który Państwu pokazywałam, ma także wersję, ten sam grafik robił, wersję takiego folderu w języku angielskim, który zawiera moje komentarze do twórczości pogrupowanej, tak jak sobie życzył zamawiający, na tematy, pejzaże, abstrakcje, martwe natury, ikony, sceny rodzajowe, portrety. I bardzo to ładnie wyszło, muszę powiedzieć. To jest właśnie równocześnie w ośrodkach kultury polskiej za granicą, w ambasadach, w domach, w instytutach polskich będzie taka wystawa planszowa, która tak wygląda mniej więcej, gdzie jest ten sam tekst, co w tym folderze, tylko z przykładowymi obrazami. To Państwo sobie potem możecie na spokojnie przejrzeć, jak to wygląda. To być może będzie też w poszczególnych krajach tłumaczone na obce języki, ale ta wersja pierwotna jest po angielsku. Przypominam jeszcze to zdjęcie, bo chcę króciutko powiedzieć o nieudanych próbach wprowadzenia Nowosielskiego do świata zachodniej sztuki, czemu patronował Mieczysław Porębski. Tutaj na tle takiego świeckiego ikonostasu w 1968 roku wystawa w Paryżu. Porębski wysłał Nowosielskiego po raz pierwszy na Biennale w Wenecji w 1956 roku, ale zawsze się okazywało, że po krótkim zainteresowaniu to zainteresowanie Nowosielskim na Zachodzie słabło, bo on był tak inny i tak nie przypominał, poza takim płytkim, powierzchownym skojarzeniem z Modiglianim, nie przypominał nic, co oni by znali, że jak gdyby był odrzucany i różne próby wprowadzania go, tutaj mamy publikacje, katalogi, na ogół ograniczały się do Polonii, która była zainteresowana, ale kolejną taką próbą Porębskiego to była wystawa w 1989 roku. Présence Polonaise w Paryżu. I tam on był kuratorem razem z Ryszardem Stanisławskim i tam po prostu Francuzi nie zgodzili się na Nowosielskiego. Tam była głównie sztuka awangardowa, taki chłodny konstruktywizm i Witkacy. Natomiast Nowosielski, oni tego nie rozumieli, oni nie czytali tej ikony, więc nie zgodzili się na włączenie do wystawy Nowosielskiego. Także zwykle tu taki triumfalny tytuł Nowosielski podbił Hiszpanię. No, była taka wystawa, która krążyła po Hiszpanii bez większych rezultatów, a po lewej katalog z Polskiego Instytutu w Lipsku. No, tak zwykle się kończyło, że te wystawy były w polskich instytutach i nie wychodziły jak gdyby dalej. Na Ukrainie Nowosielski jest znany dzięki przekładom tych książek. To w tej chwili coś się zmienia, bo to są dwa duże albumy wydane przez Kirę szwajcarską i przez polskiego Boscha. Ta po prawej to jest nowość całkowita i to są duże publikacje w języku angielskim. Także no, powoli to się dzieje, że mamy nadzieję, że świat także doceni Nowosielskiego. Są od jakiegoś czasu artykuły także po angielsku w sieci o Nowosielskim. Były także nawet po fińsku artykuły o jego
malarstwie sakralnym, pana Tapaniego Kerkäinena, to jest tłumacz, który na fiński, który mieszkał przez wiele lat w Krakowie i studiował, i zamówił u mnie także taki artykuł o ikonach Nowosielskiego jakiś czas temu. No właśnie, ale my się martwimy, świat go zrozumie, czy świat doceni, a jesteśmy mu coś winni. I rok Nowosielskiego to powinna być okazja, żeby wreszcie podjąć się ochrony tego, co zostało, bo my możemy się napawać wideoprojekcjami, koncertami, możemy robić mappingi, możemy szyć spódnice, możemy robić filiżanki, a dzieło Nowosielskiego dalej potrzebuje pomocy. Krótki przegląd. Wesoła, Tychy, Hajnówka, Górowo i Ławeckie, Jerzmanowice, które zdjęta polichromia wciąż leży w rulonach, nigdzie nie eksponowana. Kaplica Borysa i Gleba, która już nie istnieje. I Lourdes, które zwiedziłam właśnie ostatnio i niestety też zobaczyłam, że tam była wilgoć, tu są zarysowania poważne, tutaj też jest wilgoć pod ścianą i taki nalot. To wszystko jest do zrobienia i to jest nasz obowiązek. A teraz króciutko, ponieważ w ostatnim wykładzie nie dokończyłam planów na następny, na ostatni tom katalogu, to jeszcze szybciutko Państwu zrelacjonuję, co się dzieje. Ten ostatni tom chcemy wydać jeszcze w tym roku. To będzie Lourdes, Biały Bór, zbiory prywatne. Właśnie wróciłam 3 dni temu z Lourdes. Bardzo intensywny pobyt razem z panią Katarzyną, fotografką. Zrobiłyśmy dokładną dokumentację do cerkwi. Biały Bór, jedziemy tam pod koniec czerwca albo w lipcu. Znajdą się też w tym katalogu nieznane wcześniej projekty. Tutaj kilka, bo one ciągle wypływają, nawet dotyczące tych obiektów, które już były uwzględnione we wcześniejszych tomach, to jednak trzeba je pokazać. Hajnówka, Tychy tam były, tutaj też Hajnówka. Tu nieznane projekty do Kościoła Akademickiego Kulu w Lublinie i ikony ze zbiorów prywatnych. Także jest ich coraz więcej. Ciągle rozpuszczam wici i ciągle proszę o informacje. Także słyszałam, to rzucam tak w przestrzeń, ale słyszałam, że jest w Ukrainie jakiś kolekcjoner ikon Nowosielskiego. Mnie nie udało się do niego dotrzeć. Gdyby Państwo słyszeli, bardzo proszę o fotografię. Nie muszę nic wiedzieć. Nie muszę znać adresu, nazwiska, ale fotografię ikon, wymiary i jeśli można daty, będę ogromnie zobowiązana. I tutaj wśród tych ikon jest także moje ostatnie znalezisko, wspaniałe, ikona świętego Pawła, która okazała się być prezentem księdza Klingera dla biskupa Makarego z okazji rocznicy Hirotonii w 1955 roku. Także tak będzie się przedstawiała cała seria. A ostatnie wydarzenia to sprzed roku. Próbujemy w Krakowie wprowadzić ulicę Nowosielskiego. To są tylko takie trochę żarty. To było na Wiśle rok temu, a w tym roku na podwórku galerii Andrzeja Starmacha zrobiliśmy naszą ulicę Jerzego Nowosielskiego, nieoficjalną. Ale jest. Zapraszamy do Krakowa. Dziękuję.